Witam. W dzisiejszym wideoporadniku dowiemy się, jak podłączyć centralę satel Integra 64 do aplikacji serwerowej NetStation Enterprise. Pierwsza część konfiguracji odbywa się po stronie samej aplikacji, a właściwe funkcje pokazują swoje, swoje zastosowanie w aplikacji klienckiej CMS4. Pierwszym krokiem dla konfiguracji takiej integracji jest wejście w konfigurację zaawansowane Satel. Wita nas okno konfiguracji modułów ETHM1. W tym momencie warto też wspomnieć, że wymagana jest też konfiguracja po stronie samej centrali w programie DeloadX X w ustawieniach musi zostać włączona opcja integracji z zewnętrznymi systemami oraz musimy znać swój numer użytkownika. oraz oczywiście adres IP samej centrali, ale to wydaje mi się oczywiste. Klikamy dodaj moduł, nazywamy go sobie satel. Test na przykład wpisujemy adres port integracji domyślny, chyba że został zmieniony, no to odpowiednio go dopasowujemy. Oraz kod dostępu, w moim przypadku 4 jedynki. Klikamy OK, połączono. Tutaj zaraz powinny się odświeżyć ostatnie zdarzenia oraz awarie. W międzyczasie możemy podejrzeć konfigurację modułu, zobaczyć sobie, jakie są strefy alarmowe, jakie są wejścia, wyjścia, czujki alarmowe, konfigurację kontroli dostępu, jeżeli licencja na to nam pozwoli. Możemy sobie podejrzeć odpowiednie strefy przypisane do danych czujek, czy w sumie czujki przypisane do stref. Możemy sobie zmienić nazwy tych czujek oraz możemy sobie ręcznie zazbroić strefy oraz blokować alarmy na odpowiednich czujkach. Ok, to by było wszystko chyba do konfiguracji. Tutaj się odświeżyły zdarzenia. To byłoby y, chyba wszystko w, y, po stronie aplikacji serwerowej, ale przechodzimy w tym momencie do aplikacji klienckiej. W aplikacji klienckiej, w której mamy podłączony serwer, do którego jest dopięca centrala, musimy sobie w trybie administratora dołożyć dodatkową kartę w napasku u góry. Dzisiaj nas będą interesowały e-mapy. Włączamy. Wita nas tutaj lista wszystkich serwerów i wszystkich e-map, które mamy. Ja mam jeden serwer, jedną e-mapę, więc wchodzimy sobie tutaj bądź możemy sobie kliknąć tutaj i też nas przenosi do widoku w tym momencie pustej e mapy klikając prawym przyciskiem myszy klikamy background image i możemy wskazać sobie odpowiedni rozkład naszego budynku. Tutaj mam przykładowy załaduje się najszybciej będzie przełączyć na kartę obok i już mamy załadowany obrazek. Odpowiednio możemy go sobie powiększyć i teraz korzystamy z wizualizacji planu i rozkładu naszego budynku, co zaraz sobie skonfigurujemy. Klikając prawym przyciskiem myszy na, e, w dowolnym miejscu, wita nas menu kontekstowe, wybieramy opcję Configuration Tool, i w tym momencie e, mamy tak domyślny serwer czyli nasz serwer testowy. Widzimy, są dwie kamery, cztery wyjścia audio. Oraz możemy się też przełączyć na naszą centralę, co nas dzisiaj interesuje. I widzimy konfigurację wyjść przekaźnikowych stref i czujek alarmowych. Pierwszą rzeczą, co najbardziej będzie nas interesowało, to to, że możemy sobie narysować na naszej strefie alarmowej, na planie, naszej, na, na, na planie naszego budynku, możemy narysować sobie naszą strefę alarmową w ten sposób. Przeciągając na samą e-mapę. Obiekt z zestawu narzędzi, mamy możliwość do, do myśl, no dokładnego ustawienia sobie tego wedle kształtu naszych pomieszczeń. Po podwójnym kliknięciu na krawędź danej strefy mamy możliwość dokładania nieograniczonej ilości punktów, co pozwala dobrze dopasować to do skomplikowanych kształtów pomieszczeń. Tak samo jak w przypadku strefy, na e możemy przeciągnąć sobie czujki alarmowe. Daje to fajny, wizualny pogląd na to, jak, jak systemy nasze bezpieczeństwa są porozkładane i daje możliwość to przyjemnej z nimi pracy. Załóżmy sobie tutaj. Dodatkowo. W celu ułatwienia osobom pracującym naszym systemem, dajemy też możliwość przeciągania kamer i graficznego przedstawienia ich zasięgu i kąta patrzenia. Tak samo jak przed chwilą przeciągaliśmy strefę w zestawie narzędzi, znajdujemy sobie nasze kamery i przeciągamy je na naszą e mapę. Potem możemy kliknąć na nie prawym, właściwości i odpowiednio dopasować nasze. Kamery Do ich rzeczywistych parametrów. Pozwala to szybko pracownikom ochrony identyfikować obiekty, które są widziane w obszarze, w kam, obszarze kamery, oraz no, pozwalają na szybką diagnozę tego, co się w ochronianej strefie dzieje. Mamy sobie przygotowaną taką jedną przykładową strefę. Tutaj na kamerze, w przypadku wykrycia ruchu, będzie się wyświetlał ludzik, taki w ruchu, który będzie nam mówił, że w danej kamerze jest wykryty ruch. Po najechaniu na daną czujkę możemy zobaczyć, czy z czujką wszystko jest OK, czujnik OK, czujnik OK, wszystkie są w porządku. Klikając prawym przyciskiem myszy, możemy załączyć czuwanie w strefie. Możemy też wymusić załączenie czuwania w przypadku, kiedy jakaś czujka jest w stanie aktywnym, czyli teoretycznie uniemożliwiałaby nam normalne, standardowe zazbrojenie strefy. W przypadku mrugania takiej strefy i no w moim przypadku piszczenia centrali sobie wiemy, że Dana strefa jest zazbrajana, że jest czas na wyjście ze strefy, tu jest nawet opisane. W tym momencie strefa jest zazbrojona. Możemy na niej przytrzymać, pra... na niej przytrzymać myszkę i podświetla się, że strefa 1 brak alarmu strefa uzbrojona. Teraz możemy sobie wyłączyć czuwanie. Strefa rozbrojona, delikatnie zmienia się jej kolor. Możemy też mm, załączyć czuwanie i spróbujemy wywołać sobie taki alarm. Tak jak słychać w tle, e, uruchomiłem alarm. E, I w tym momencie mamy wizualne przedstawienie, w którym miejscu jest e, dana czujka, która ten alarm powoduje oraz widzimy całą strefę, która jest odpowiedzialna, w której jest alarm. Klikając prawym przyciskiem możemy skasować alarm, wyłączyć czuwanie. I w tym momencie po sprawdzeniu wszystkiego mamy to możliwość, że mm, Możemy przywrócić do stanu początkowego, tak jak było przed alarmem, całą strefę, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. W celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi systemu w przypadku alarmu, możemy skorzystać z kilku opcji, które zapewnia nam aplikacja. Jedną z takich opcji jest przypisanie układu kamer dla konkretnego czujnika bądź strefy. Możemy to wykonać w aplikacji serwerowej, bądź z poziomu aplikacji klienckiej CMS4. Przechodzimy do konfiguracji satela i tutaj już dla konkretnej na przykład strefy możemy przypisać powiązany layout, czyli układ kamer. W moim przypadku przypiszemy sobie ten, możemy też dodać opis. Możemy zrobić to samo dla e, czujki napadowej, którą będziemy teraz aktywować. Tutaj mamy wybór, możemy przypisać sobie kamerę pierwszą. I to są takie przypisane układy kamer, które zaraz wykorzystamy. E, następną e, opcją dla automatyzacji jest powrócenie do serwera, e, do CMS-a, przepraszam. I skorzystanie z harmonogramu zadania. Tutaj dodajemy sobie nowe zadanie, nazywamy je sobie Test Satel, i możemy skonfigurować sobie taką akcję. Dla systemu alarmowego wybieramy sobie zdarzenie zmiana stanu czujki, dla czujki switch napad, i możemy wybrać sobie dowolny stan czujki, który zapewnia satel. W tym przypadku na przykład. Alarm czujnika aktywny przez 0 sekund. Takie mamy zdarzenie, i już w akcji możemy wybrać sobie. E, pokaż kamerę. Tutaj wybieramy sobie na monitorze pierwszym. Wybieramy kamerę pierwszą na stałe, żeby się pokazywała. No do momentu aż odwoła się alarm, i to wszystko. Tutaj mamy takie dwie opcje. Ja w tym momencie mm, Spowoduje alarm, i zobaczymy, co się stanie. W przypadku wykrycia takiego alarmu na tej czujce, e, od razu automatycznie zostaliśmy przeniesieni e, do podglądu tej kamery. Pozwala nam to szybko zidentyfikować zagrożenie, zidentyfikować powód alarmu i odpowiednio zareagować. Teraz, jeżeli chcemy się cofnąć z powrotem do e mapy, to klikamy Previous Layout i jesteśmy z powrotem w e mapie. W tym momencie możemy też sobie prawym przyciskiem kliknąć na daną czujkę i Show Video On, i kliknąć prawym. Na monitor 1. W tym momencie też, nasz, też nas przeniesie do kamery powiązanej z daną czujką. Tak samo tutaj możemy sobie cofnąć i jesteśmy z powrotem na e mapie. To samo możemy zrobić dla całej strefy, i wtedy przyniesie nas do podglądu obu kamer, które patrzą w danej strefie i które przed chwilą sobie tutaj do tego przypisaliśmy. Korzystanie z tych dwóch funkcji. Automatyzuje, ułatwia i pokazuje tutaj takie ciekawsze możliwości zastosowania rzeczywiście w praktyce tych funkcji w celu poprawienia bezpieczeństwa. W następnych filmach będziemy konfigurowali zaawansowane zadania alarmowe, co pozwoli jeszcze bardziej poszerzyć możliwości korzystania z systemu w, jako elementu państwa kompleksowego systemu ochrony.